Festiwal Tajemnic trwa na Zamku Książ. Głównym tematem tegorocznego spotkania miłośników historii jest Złoty Pociąg. Jesteśmy właśnie po prelekcjach. Do jakich wniosków doszli dziś specjaliści? Oczywiście nic się nie udało ustalić. Cały czas czekamy na odkrywkę, czekamy na badania. Oczywiście publiczność, jak i nasi wykładowcy są absolutnie podzieleni, ponieważ jest bardzo silna opcja antypociągowa i bardzo silna grupa osób, które wierzą. Bo ustaliliśmy tutaj, że w tej chwili jest to kwestia wiary, bo nie ma żelaznych dokumentów, które by potwierdzały obecność tego składu na 65. kilometrze. Natomiast są relacje, są wspomnienia i są opowieści, więc tak naprawdę to już, tak jak zawsze mówię, nie jest kwestia wiary, to jest kwestia wiedzy i myślę, że nareszcie będziemy ją mieli za kilka dni. Oprócz Złotego Pociągu, jakie jeszcze tematy będą podejmowane na festiwalu? Oczywiście cały czas mówimy o skarbach, ale mamy również fantastycznego rozmówcę, który opowie o jednej z największych zbrodni, do jakich doszło w dolnośląskich pałacach. Chodzi o zamek Wleń, książęcy zamek Wleń, gdzie młodziutka dziedziczka została zamordowana przez niedoszłego męża, hipnotyzera, degenerata, który zahipnotyzował całą rodzinę rzekomo, żeby dokonać tej okropnej zbrodni. Ale mamy dużo o medycynie. Zawsze co roku troszeczkę wchodzimy w tę historię medycyny. Mamy wielki szpital polowy, leje się tam krew, operujemy, odcinamy, przyszywamy i zabijamy dezerterów. Oczywiście wszystko w cudzysłowie. No i mamy też grupę poszukiwawczą na miejscu, która demonstruje przez cały czas sprzęt geofizyczny, taki, który pomaga odkrywcom w ich pracy. Jakie jeszcze inne wystawy? Wilhelm Gustloff, jeden z najsłynniejszych polskich płetwonurków, Jerzy Janczukowicz, przywiózł nam różne eksponaty, między innymi żyrandol z wraku Wilhelma Gustloffa. To jest największa katastrofa w historii w ogóle katastrof morskich. Ponad 7 tysięcy osób, które zginęły w ciągu 45 minut. Mamy również wystawę nadań szlacheckich. Ona wygląda może niepozornie, niemniej jednak to są bezcenne dokumenty, które pokazują, jak się kupuje szlachectwo albo jak je się zdobywa. I bardzo ładna wystawa lamp naftowych, no i hit, czyli makieta pana Tadeusza Słowikowskiego. To ta makieta, którą można zobaczyć we wszystkich możliwych telewizjach na świecie, która pokazuje, jak ten pociąg miał tam zostać ukryty. Jakie niespodzianki przygotowała pani na tegoroczną edycję? Niespodzianki są niespodziankami, więc trzeba do nas przyjść i po prostu zajrzeć do nas. Mamy dużo nagród w tym roku. Rozdajemy książki, różne drobiazgi dla tych, którzy mają wiedzę historyczną i wiedzę skarbową. A mamy także dwie absolutne przedpremiery, czyli Dolina Pałaców i Ogrodów Macieja Kieresa i Daniela Jasińskiego i przedpremiera takiego filmu o Wilhelmie Gustloffie, który nigdy nie był pokazywany w całości. Fantastyczna rzecz pani Iwony Bartulewskiej i też taka gratka, myślę. My tego bardzo nie reklamujemy, bo ta sala kinowa nie jest duża. To jest pierwszy film w ogóle zrobiony o badaniach pana Tadeusza Słowikowskiego. To są głębokie lata 70., gdzie ekipa filmowa, pani w szpilkach z wielkim magnetofonem tam pcha się do podziemi, a pan Tadeusz Słowikowski osobiście podkłada ładunki wybuchowe pod wejście do tuneli pod Zamkiem Książ i to wejście właśnie wysadza. Konserwator dzisiaj to by nas po prostu wszystkich tutaj za to zabił. Całości dopełniają rekonstrukcje historyczne. Tak, na dziedzińcu stanął już prawie 45-metrowy Złoty Pociąg. To jest taki wielki baner przedstawiający Złoty Pociąg. I w niedzielę rekonstrukcja na tle tego pociągu, a dzisiaj w Zamkowym Parku, tak żeby mogło to zobaczyć więcej osób.